Środki, które miasto Koszalin wydaje publicznie, oczywiście mogą wspierać i mam nadzieję, że wspierają lokalną gospodarkę. To pokazuje zarówno nasza analiza, ale także i same zwrotne informacje, które otrzymujemy od przedsiębiorców. Miasto Koszalin w ramach wydatkowania środków publicznych przeznacza kilkadziesiąt milionów rocznie na tego typu wydatki. W skali całego miasta to jest blisko pół miliarda złotych, które może trafić do lokalnych przedsiębiorców poprzez różnych publicznych zamawiających, dlatego że w naszym mieście oprócz naszej instytucji są jeszcze inne publiczne instytucje, które także w tej procedurze wydatkują środki publiczne. Korzyści z tego, że lokalna gospodarka otrzymuje pieniądze publiczne, są ogromne, dlatego że pozwalają one na rozwój lokalnych firm, na to, aby te osoby prowadzące tą działalność gospodarczą mogły zatrudnić naszych mieszkańców w swoich firmach, aby poprzez udzielanie także innych kontraktów swoim partnerom biznesowym ten pieniądz krążył w lokalnej gospodarce, a poprzez później podatki, które płacą mieszkańcy do budżetu państwa, te pieniądze wracały do naszego lokalnego budżetu. Dobra praktyka miasta Preston została zapoczątkowana w Wielkiej Brytanii i tam lokalni politycy dostrzegli, że publiczne pieniądze to ogromny zastrzyk gotówki, który może wspierać lokalną gospodarkę lub też wypływać z tego organizmu, jaki stanowią zarówno władze publiczne, jak i lokalni przedsiębiorcy i trafiać do bliżej niezidentyfikowanych podmiotów, które nie mają związku z rodzinną, lokalną gospodarką danego miasta. I wówczas tam zaczęto analizować, jaki procent tych wydatków trafia do lokalnego biznesu, jaki procent i w jakich obszarach wypływa z miasta do innych przedsiębiorców. Podjęto działania wówczas, aby maksymalnie, oczywiście zgodnie z prawem unijnym, zgodnie z prawem lokalnym, spowodować, aby te pieniądze trafiały do lokalnej gospodarki i tak też się stało. Dlatego też miasto Koszalin przystąpiło do tego projektu, bo uważamy, że jedną z takich ważnych zasad w prowadzeniu i sprawowaniu władzy publicznej jest wspieranie lokalnego biznesu, lokalnych przedsiębiorców, bo to oni rozwijają tak naprawdę miasto, to oni zatrudniają ludzi i to ci przedsiębiorcy tworzą dobrą przyszłość danego obszaru, na którym działają. Rzeczywiście wyniki pozytywnie zaskoczyły nas, gdyż po zebraniu wszystkich danych w urzędzie, w którym pracuję, okazało się, że ogromna część tych pieniędzy, ponad 80% środków wydatkowanych jest i trafia do lokalnego biznesu. To nas bardzo ucieszyło. W dalszym ciągu te analizy są prowadzone. Staramy się zgłębić obszary, w których moglibyśmy wydatkować środki publiczne w taki sposób, aby one zasilały lokalną gospodarkę. Rozmawiamy z przedsiębiorcami, co należałoby zrobić, aby te środki trafiały tutaj do ich firm, tak, aby to było po pierwsze zgodne z prawem, po drugie nie zakłócało konkurencji na rynku, no i po trzecie, aby to było także transparentne, bo to są te warunki, które także nam przyświecają i wynikają zarówno z przepisów Unii Europejskiej, jak i naszych krajowych. Aby te środki wydatkowane publicznie zatrzymać w lokalnej gospodarce, można działać wielopłaszczyznowo. Po pierwsze, my rozmawiamy z koszalińskimi izbami gospodarczymi, które zrzeszają swoich przedsiębiorców. I ta rozmowa polega na tym, że z jednej strony tłumaczymy zawiłości prawa zamówień publicznych, staramy się przybliżyć te zapisy prawa zamówień publicznych tak, aby nasi przedsiębiorcy byli dobrze przygotowani do tego procesu ubiegania się o zamówienia publiczne, by się po prostu tego procesu całego nie bali.
To jest, oczywiście wiąże się z wieloma dokumentami, wypełnianiem wniosków, natomiast jeżeli uda im się przebrnąć przez to, często okazuje się, że oni są bardziej konkurencyjni niż przedsiębiorcy spoza Koszalina. Po drugie, i myślę, że to, co jeszcze w Polsce, ale też i w Koszalinie dopiero się rodzi, to jest stosowanie klauzul społecznych, czy też takich, które dają lokalnemu przedsiębiorcy przewagę w tym sensie, że jemu zależy na tym, aby zmniejszać bezrobocie w mieście, na tym, aby pewne działania podejmować tak, by przygotowywać sobie na przykład pracowników poprzez stażystów, poprzez różnego rodzaju praktyki do tego, aby później w przyszłości móc zatrudnić dobrego pracownika.